Dzień dobry, witam państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 17 lipca, 509 Dzień Walk na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym w ubiegłym tygodniu działo się relatywnie dużo. Po pierwsze, 12 lipca, rosyjskie lotnictwo miało zbombardować Wyspę Węży, co jest aktem politycznym wynikającym z tego, że 4 dni wcześniej wyspę tę. Wizytował prezydent Ukrainy Władysław Załęski. Rosjanie chcą tutaj prawdopodobnie zaznaczyć, że nie jest to lokalizacja dla Ukraińców bezpieczna i nie rezygnują podbojów tutaj na zachodzie. Oprócz tego, aktywni byli na południu Ukraińcy. Doszło do dwóch dużych i znaczących ataków na Półwyspie Krymskim. Po pierwsze, 16 lipca cała formacja morskich i powietrznych dronów ukraińskich uderzyła na bazę w Sewastopolu. Nie wiadomo z jakim skutkiem, natomiast są filmy z tego wydarzenia. Rosjanie twierdzą, że wszystkie środki ukraińskie zaangażowane w ten atak zostały zniszczone i strat żadnych stron rosyjskich nie poniosła. Natomiast jaka jest prawda? Trudno powiedzieć, w każdym razie był to duży i skoordynowany atak, który zaktywizował system obrony tej rosyjskiej bazy morskiej. Natomiast dziś nad ranem 17 lipca doszło do udanego uderzenia ukraińskiego na most Kerczeński. Przypomnę, że w październiku Ubiegłego roku udało się zawiesić pracę tego mostu, wysadzając prawdopodobnie ładunek wybuchowy w jadącym tym mostem samochodzie. Wówczas most został wyłączony na kilka miesięcy z eksploatacji. Rosjanie zdołali go naprawić, a w tej chwili wydaje się, że uderzenia dokonali Ukraińcy przy pomocy dronów morskich, nawodnych które zdołały zniszczyć czy też na trwale uszkodzić obie nitki drogowe dla transportu samochodowego, podczas gdy nitka kolejowa mostu pozostała nienaruszona. Tak czy inaczej zmniejsza to w znaczący sposób przepustowość tego mostu, będącego obecnie kluczową trasą zaopatrywania zarówno Półwyspu Krymskiego, jak i sił rosyjskich na północ od tego półwyspu. W obwodzie hersońskim walki trwały przede wszystkim na przyczółku koło mostu Antoninowskiego. Rosjanie uderzali, tak jak w ostatnich tygodniach próbując zlikwidować ten przyczółek, natomiast 11 lipca Ukraińcom udało się ich nawet y, odepchnąć i powiększyć przyczółek. Przy okazji tych walk, rosyjska artyleria była skupiona przede wszystkim na przyczółku y, ukraińskim, co spowodowało osłabienie ognia normalnie kierowanego przeciwko hersoniowi, ukraińskim bazom zaopatrzeniowym na Zapleczu i innym miejscowościom. Ten ostrzał był przez Rosjan nadal prowadzony, jednak był wyraźnie słabszy. Ukraińcy z kolei uderzali na y, siły rosyjskie za pomocą artylerii i w strefie przyfrontowej. I obydwie strony uderzały na swoje zaplecze. Na odcinku Zaporoskim y, trudno nadal mówić, y, niestety, o przełomie. Strona ukraińska uderza y, w wielu miejscach pod Wuchłedarem, pod Wielką Nowosiłką, pod Hulajpolem y, w rejonie Orchiwu i w rejonie Wasliwki, na Wasliwkę. Y, natomiast nie ma doniesień o jakichś przełomach tutaj. Obydwie strony bombardują swoje zaplecze. Ukraińcy tradycyjnie są bardzo aktywni, bombardując no, te same miejscowości, co zwykle, czyli Melitopol, Tokmak, Berdiańsk. Rakiety spadły też na Mariupol i oczywiście ostrzeliwana jest strefa przyfrontowa. Z kolei na odcinku donieckim aktywni byli Rosjanie, którzy w ubiegłym tygodniu atakowali no, praktycznie na szereg miejscowości, można powiedzieć, i y, punktów umocnionych armii ukraińskiej. Te ataki nie przyniosły praktycznie żadnego sukcesu, poza tym, że w rejonie Awdijewki na południe od niej, udało się Rosjanom odbić część okopów tworzonych wokół tej miejscowości, jednak no, był to dość ograniczony sukces. Równie ograniczony sukces odnieśli Ukraińcy, y, zdobywając farmę na południe od Marinki, w której także trwały ciężkie walki. W rejonie Bachmutu także trudno mówić o przełomie pod Kliszczyjewką, gdzie Ukraińcy do tej pory zdołali w ostatnich tygodniach oswobodzić dużą część terenu i wydawało się, że będą szli dalej na wschód, oskrzydlając od południa Bachmut. No, tym razem to Rosjanie odnieśli sukces. 13 lipca udało im się odepchnąć wojska ukraińskie ze wzgórz na zachód od Kliszczyjewki, skutkiem czego nie mogło oni skutecznie jej ostrzeliwać. Natomiast następnego dnia wojska ukraińskie reagowały, yy, atakując na południe od tych wzgórz, i prawdopodobnie będą próbowali tę Kliszczyjewkę obchodzić bardziej od południa czyli głębiej starać się tutaj obchodzić sam Bachmut. Obustronne próby ataków miały miejsce także na północ od Bachmutu, pod Berychiwką wojska ukraińskie przestały naciskać natomiast na północ od Berychiwki za to próbowali kontratakować Rosjanie bezskutecznie. Ukraińcy są za to bardzo aktywni na północ od Soledaru. Ja przypomnę, że w ubiegłym tygodniu mówiłem, że Ukraińcy dokonali tutaj w okolicy miejscowości Wesele takiego włamu w pozycje rosyjskie i to wyglądało obiecująco z punktu widzenia odcinania ewentualnego Bachmutu. O ile tutaj Ukraińcy, mówiłem w ubiegłym tygodniu, że wygląda to tak, jakby Ukraińcy chcieli iść na zachód z rejonu Kliszczyjewki i na południe z rejonu Wesela, odcinając rosyjskie siły w rejonie Bachmutu. Także o ile w rejonie Kliszczyjewki no, nadal walki toczone są ze zmiennym szczęściem, to uderzenie z rejonu Wesela y, znowu zdołało y, uzyskać powodzenie, zdobycze y, terytorialne i Ukraińcy zbliżają się powoli do Soledaru, czyli miejscowości, o której Rosjanie kiedyś bardzo dużo mówili, w kontekście zbliżania się do Bachmutu, zanim jeszcze rozpoczęły się walki o Bachmut, Rosjanie z kolei byli aktywni, uderzając na spirne i na rejon Spirnego. Tutaj doszło do ciężkich walk. Ukraińcy z trudem tę niewielką miejscowość utrzymali w tym tygodniu. Natomiast kompletnie, póki co, odpuszczono sobie rejon Biłochoriwki, to znaczy Rosjanie nie próbowali jej atakować. To jest to dość pechowa dla Rosjan miejscowość, trzymywana przez Ukraińców od w zasadzie września ubiegłego roku, czy kiedy to udała się operacja Charkowska. Natomiast na północ od rzeki Doniec Aktywni byli Rosjanie. W ubiegłym tygodniu mówiłem Państwu, że udało się Rosjan tutaj zatrzymać na tej linii. Tutaj w rejonie Biurochoriwki nadal nie są oni aktywni, natomiast uderzają bezpośrednio w kierunku Zarycznego i udaje im się zwiększać tutaj swój stan posiadania. Cały czas celem jest prawdopodobnie odcięcie czy też odepchnięcie wojsk ukraińskich za rzekę Żerebec. Rosjanie są aktywni także y, i mają tu podobny cel w rejonie Swatowego, gdzie także odnieśli powodzenie i bardzo mocno atakowali y, ze strony dworycznej w stronę Kupiańska, przy czym tutaj powodzenia im się uzyskać nie udało. Oprócz tego y, ostrzeliwane były strefy przyfrontowe na wysokości rejonu Czernichowskiego i Sumskiego, a także Charkowskiego. Dochodziło do uderzeń wzajemnych na miasta i ukraińskie, i rosyjskie. No Warto tutaj podkreślić, że Rosjanie do uderzeń na miasta ukraińskie używają już niemal wyłącznie prymitywnych y, dronów Szachid, które niemal w 100% są zestrzeliwane przez obronę ukraińską. Reasumując, Ukraińcy angażują Rosjan zarówno w obwodzie hersońskim do pewnego stopnia, pomimo przedzielającej go rzeki, obwód rzeki, cały czas napierają w rejonie Zaporoża, bierni są i bronią się w rejonie, na odcinku donieckim, natomiast naciskają w rejonie Bachmutu, być może starając się odciąć tą miejscowość, która ma duże znaczenie polityczne dla strony rosyjskiej. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.